chyba zdążyliśmy. Cześć. Pora plaży, upałów, wakacji i urlopów. Nie znoszę lata. No to nie przeszkadza. Byleby się dało klimę włączyć, a nie włączamy i siedzimy w saunie. Przy tej temperaturze nie daje się przeżyć po prostu. No trochę ciepło jest. A, no i informacja na początek. Nagrywamy smartfonem Sony Xperia 1. Czy tam Xperia 1, jak wolicie. Tym, co niedawno wszedł do sprzedaży. Ciekawi jesteśmy, kiedy się zatnie i przestanie nagrywać. Także jak coś będzie nie tak, no to... Dobra, robimy próbę. Ciepło jest, wiecie. Ciepło jest. Tak, są szanse, że się zagrzeje, więc jedźmy, kurczę, nie traćmy czasu. Jest niedużo rzeczy, na szczęście w tym tygodniu będziemy Was zanudzali jakoś straszliwie. Zaczniemy dzisiaj od LG Q60. Byłem na premierze, widziałem, dostałem smartfona do testów. Testować będzie Jola, właściwie Jola dostała. Jola właśnie wyjechała na urlop, będzie urlopowo tak testowała Q60. Q60 to jest taka trochę popierdółka, co prawda z trzema aparatami, z MediaTekiem, nie najsłabszym, ale trochę taka popierdółka. Ma w środku Helio P22, to jakiś taki popularny jest ostatnio MediaTek. No coś tak właśnie. Ma pamięć 64 dla użytkownika, no, tylko około 50 jest do użytku, około 48 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. 3 giga RAMu. Ma z tyłu trzy aparaty fotograficzne. Ten największy ma matrycę 16 megapikseli, a do tego jest dwójeczka, która załatwia głębie i 5-megapikselowy szerokokątny. No to szału nie zrobi chyba. To znaczy, kąt ma świetny, tylko jakość zdjęć niestety jest taka. No, o tym mówię, nie? Bo to nie jest robione na zasadzie hybrydowej, że jest sklejane na przykład zdjęcie z dwóch, bo się nie bardzo daje. Najwyraźniej, tylko jest właśnie zdjęcie 5-megapikselowe, jeżeli chodzi o szeroki kąt, w związku z tym już ten aparacik z przodu, który też ma troszeczkę szerszy kąt, on jest 16-megapikselowy, nie, 13-megapikselowy, czekaj, teraz sprawdzę, bo nie pamiętam, 13-megapikseli ma przedni aparacik, robi chyba selfie znacznie fajniejsze niż ten tylny szerokokątny. No ale to już tak bywa po prostu. Ma natomiast kilka fajnych rzeczy w oprogramowaniu, które... A, bateryjka jeszcze, 3500 mAh to jest całkiem fajna bateria, powyżej 3000 jest dobrze. A to nie jest jakiś ogromny smartfon. Kosztuje 1099 zł i według mnie jest to cena troszeczkę zawyżona jak na polski rynek. Przy dziewiątki, nie? Dobrze mimo, by było. No, z co najmniej 100 W taniej i wtedy... Byłoby troszeczkę lepiej. Coś dają w prezencie, zdaje się teraz, nie? Dają w prezencie głośnik. Bardzo fajny, nie spodziewałem się takiego boomboxa. Znaczy nie boomboxa, bo boomboxa jest razem z tym. Dają fajny, duży, ciężki głośniczek LG z zaprzyjaźnionego działu, jak to mówili, im dorzucili. Nie wiem do kiedy, natomiast... Pewnie zalegały w magazynie. Ja podejrzewam, ale jak jest ciężki, to może dobrze grać. One pieruńsko drogie. Tak, gra bardzo fajnie. One prawdopodobnie pieruńsko drogie były i dlatego mogły zalegać, bo jeżeli chodzi o jakość dźwięku, dobrze, to jest ok. I ważne, że klient jest zadowolony. Ten smartfon ma również DTX-a, także ten dźwięk z niego jest całkiem nie najgorszy. Ja chyba nie wspomniałem jeszcze o wyświetlaczu. Wyświetlacz to jest, słuchajcie, 626 HD+. To, co warto o nim powiedzieć, to to, że ma tą normę militarną, tak? która jest fajna i może się nie potłucze na upadek. Ma NFC, to jest też nie od rzeczy, bo przy tej cenie bywa. To rzadko. No tak, rzadko. Ale no właśnie, różnie bywa z tym NFC na tej półce, także to jest na plus. Poza tym jest jedna fajna rzecz, która mi się podoba. Jest kilka jakby systemów smartfonowych, które mają możliwość korzystania z dwóch profili, nie? Natomiast oni mają tutaj jedną fajną rzecz, mianowicie nie trzeba korzystać z oddzielnego profilu, żeby uruchomić oddzielną instancję aplikacji, czyli nie muszę wybierać po włączeniu telefonu albo po zalogowaniu się na przykład, czy chcę korzystać z telefonu prywatnego, czy ze służbowego. Tylko w locie. Tylko w locie mogę uruchomić albo Facebooka na przykład służbowego dla firmy, z tego, z którego korzystam, albo Facebooka prywatnego, tak, czyli są dwie ikonki. Czyli klonowanie aplikacji. Dokładnie, To mów, że klonowanie aplikacji, ja myślałem, że możesz osobną strefę. Klonowanie aplikacji, nie, no Samsung ma, tak, że w oddzielnej instancji uruchamiasz, tak? Wiele ma przecież szczerze chronione. A Xiaomi? Nie. No, nie, to jest nic spoko. Nowego. Okej, ja nie mówię, że to jest coś nowego, mówię, tylko, że to jest fajny feature, tak? Tak, bo to jest fajny feature.
Kolejna rzecz, którą ma, to ze względu na tą ich dosyć szeroką i ścisłą współpracę z YouTube'em, ma możliwość na przykład strumieniowania bezpośrednio z aplikacji aparatu i ma Google Lens, no, ale to wiele w tej chwili ma, zdaje się, w smartfonów. Jest jeszcze Flash Jump, jakaś taka aplikacyjka do robienia gifów animowanych. I to też jest, wygląda dosyć fajnie, nie wiem, ja się nie bawię społecznościówkami, w związku z tym mnie to nie kręci. Czyli telefon dla TikTokerów trochę taki ma. Tak, on jest troszeczkę reklamowany właśnie sieciami społecznościowymi, on jest reklamowany jako zwierzę społecznościowe, tak, czy dla zwierząt społecznościowych. Nie, no spoko, no, zwierzę społecznościowe z 3 gigami RAMu, no, nie, no dobra, no okej, ja wybrzydzam, jestem maruda i tyle. W momencie, kiedy się ma rzeczywiście uruchomionych kilka sieci różnych społecznościowych, to rzeczywiście może być problem. Dobra. Snapchat, Facebook i Twitter zapuszczone, jeszcze YouTube może ewentualnie. Jola wam o tym opowie. Jola wypróbuje i będziemy wiedzieć. Na zdrowie. Na mnie zrobił nie najgorsze wrażenie, ja bym wolał, żeby zdjęcia robił lepsze. Mm-hmm. No tak poza tym. Okay. Dobra, no to jest telefon za tysiaka. Poza tym, szybko tak, stanieje. To jest telefon za tysiaka. Poza tym wyszła w tym tygodniu również Nokia 2.2. Ona wyszła właściwie na dniach. Były spore wątpliwości, który model w końcu Nokia pokaże, czy HMD pokaże. Znaczy, pokazali Nokia 2.2. No, fajny, no. Ona też jest na Helio P22 oparta, także identyczny proces. To jest mocny taki budżetowiec, ale co chciałem powiedzieć. Ja o tym, że to będzie budżetowiec, wiedziałem już dosyć dawno od pewnej osoby, którą serdecznie tu pozdrawiam. Natomiast było takie fajne zdarzenie w zeszłym tygodniu. Indyjski oddział Nokii, czy w zasadzie HMD, wrzucił na Twittera zajawkę telefonu. Ja tak patrzę. I mówię, kurczę, miał być budżetowiec, a tu widzimy całkiem fajny telefon z kroplonoczem, w miarę wąską ramką. Mówię, o nie, no przecież Nokia 2.2 nie może tak wyglądać, to pewnie będzie 5.2. I tak sobie zacząłem w tekście na MGS-em je gdybać, po czym patrzę, kurczę, nie, to 2.2 tak wygląda. Najpierw Iwan Blas wrzucił zdjęcie, no już wtedy wiedziałem, nie, no fajnie wygląda jak na tak tani telefon, no tani też, dobra, przesadziłem. No właśnie tani, foto, a pamiętasz cenę? 500 u nas będzie, mam zapisaną 549 zł, ale w konfiguracji 2 plus 16 giga, niestety. Bo ma jeszcze 32 plus 3. Tak, ale powiem wam, ile w Indiach kosztuje. Ten, który jest mocniejszy, w Indiach może zarówno wartość 440 zł łyknąć, a ten, który u nas jest za 5,5 stówy, w Indiach wychodzi 385 zł. I nie wiem jak was, ale mnie to strasznie wkurza, tylko że na to nic nie poradzimy. Natomiast przy cenie 440 zł, to naprawdę jest to fajnie wyglądający, budżetowy telefon, moim zdaniem. No, nie miałem nie chcę kategoryzować, ale są 3000 mAh, ma przekątną 5,71 i też wyświetlaczek HD+, jak ten LG. Jest 9 Pi w wydaniu One, czyli to czego Nokia nas przyzwyczaiła, jest gwarancja update'ów 2 czy 3-letnich. Trzyletnie update'y, poprawek bezpieczeństwa i tak dalej, no i golas, tak? Goły system bez pierdółek. Pojedyncze aparaty 13 z tyłu plus. Standardzik, no i bateria 3000, nie wiem czy to powiedziałeś, bo nie słuchałem cię. Chyba powiedziałem, ale to będziecie wiedzieli. Jeżeli chodzi o ładowanie, to on ma 10-watowe, także bez szału, ale jest troszeczkę przyspieszone. Nie, no, tak? W tanim telefonie, mówię, bierzmy pod uwagę, że to jest telefon, który głównie będzie oferowany w Indiach. No i tam w Indiach faktycznie kosztuje dobre pieniądze. No u nas trochę z tą ceną przeszczelina, wiecie, nasze podatki, tak? I to są dwie główne premiery tego tygodnia, także wyobraźcie sobie, o czym będziemy w tej chwili mówili. Nie ma nic większego w tym tygodniu. Nie, no jest, no dobra, większego nie ma, jest coś twardszego. Jest twardy Samsung. No, na horyzoncie, to jeszcze nie premiera. Nie ma premiery, ja mówię o premierach. To skończmy może z premierami. Dobra, to co tam było jeszcze? Z premierami są jeszcze trzy rzeczy co najmniej. Pierwsza, nie, to jest tego więcej, ale umówmy się, że nie będziemy o wszystkim mówić. Jest MaxCom, taki telefonik. O, to jest feature phone'owy, który wygląda jak zwykły telefonik, ale ma 4G, czy obsługuje LTE. Można z niego zrobić modem prawdopodobnie. Plus GPS-a ewentualnie ma, jeżeli ktoś potrzebuje. Wyświetlacz oczywiście standardowy, 2,4 QVGA, paskudne kamery, wszystko paskudne. Wszystko... Pamięć RAM, 0,5 giga, 2 czy 4 no, giga. No bo to jest KOS, więc umówmy się, że te wszystkie aplikacje też będą okrojone. Tam nie jest Android, broń Boże, nie myślcie. Nie. Ale kurczę, nie wiecie co? Powiem szczerze, mnie osobiście takiego telefonu na rynku trochę brakowało, który by nie był takim totalnym dumbfonem. Dobra, tylko mnie brakuje tego typu telefonu, który ma normalną klawiaturę, ale ma fajny, jakości wyświetlacz. Tak.
tak, ma troszeczkę, no troszeczkę więcej w środku. Wchodzisz mi w słowa, bo właśnie to chciałem powiedzieć, że przydałby się, chociaż jeszcze ten wyświetlacz już bym przebolał, bo sam telefon jest nieduży dzięki niemu. Ale kurde, aparat, żeby chociaż piąteczka tam była, to już, bo mówmy się, że tam jest taki aparat, że i tak nie będzie widać. Nie chodzi mi o jakiś gigantyczny wyświetlacz, chodzi mi o jakiś wyświetlacz troszeczkę lepszej jakości niż tam jest po prostu. Ale tak, słuchajcie, no przede wszystkim maila da się na tym od biedy odebrać. Gdzieś, no jedziecie gdzieś na zadupie, gdzie wiadomo, że ciężko będzie się doładować. Ma usługi maila Google'owe, odbierzecie, tak, ma YouTube'a, ma mapy, Face'a ogarniecie. Dlatego mówię o tym wyświetlaczu, że przydałby, no się, przydałby się troszeczkę, ale większy rozmiar. Dobra, niech już mówię, niech już taki będzie. Tylko, że on jakiś strasznie tani, ten telefonik też nie jest. 300 zł, jeżeli ktoś pragnie mieć prosty telefon, tylko uprzedzam, pójść najpierw do sklepu, należy wziąć do ręki, pomacać, zobaczyć, spróbować, czy wam to odpowiada. Ja go próbuję ściągnąć do testów, bo powiem szczerze, że jestem ciekaw takiego urządzenia, no, czegoś takiego nie używałem i chętnie bym go wypróbował, ale no, przedstawiciel Maxcom jak na razie milczy. Marka, która jest w Polsce tak średnio znana, chociaż ich telefony są w sprzedaży, Gigaset GS110. Polski oddział również producenta poinformował nas o tej premierze. 6,1 cala wyświetlacz, dziwna rozdzielczość, po 600x1200. Oparte to wszystko na Speedtrumie, tym najsilniejszym, co prawda, zegarem 1,6, ale to nadal Speedtrum to jest nadal nie najlepszy wybór po prostu. 16 giga pamięci flash, 1 giga pamięci RAM i od razu wiadomo, jaki tam jest Android, bo innego być nie może. Do tego bateryjka 3000 mAh, 8 plus 5 aparaty, 8 z tyłu, 5 z przodu i kosztuje to wszystko 500 zł, także też jest to smartfon stosunkowo niedrogi, ale też polecam, jako że marka nie jest szeroko znana, najpierw pójść obejrzeć i sprawdzić, czy nam się to z tą nieznaną marką to ja bym się spierał, bo ci, którzy pamiętają telefony stacjonarne, to pewnie Gigaseta kojarzą, młodzież nie będzie wiedziała, co to jest. Raz, że marka nie jest tak znana, jest naprawdę sporo marek mniej znanych, a bardziej znanych niż Gigaset. Natomiast Gigaset nie jest jakoś szeroko znany ze smartfonów na pewno, na rynku mobilnym, w związku z tym to tak. Poza tym umówmy się, to jest marka już w tej chwili, tylko tak jak i Blaupunkt, Telefunken i tak dalej. Jest jeszcze coś, co pojawiło się właściwie wyłącznie w Chinach i nas średnio interesuje, nazywa się Maimang 8. Jeżeli chcielibyście sprawdzić specyfikacje, to obejrzyjcie sobie na przykład Enjoy 9S, który też jest niemalże wyłącznie dla Chin, nową Lite 3P Smart 2019. To chyba wam najwięcej powie. To jest ta konstrukcja mniej więcej. Jak spojrzycie, to będziecie wiedzieli, co to jest. Nie jest to żadna nowa konstrukcja, nie jest to żaden nowy smartfon. Jest to po prostu powtórka z rozrywki dla Chin. Huawei najwyraźniej próbuje w Chinach po raz kolejny sprzedać, bo on wyszedł tam właśnie jako Enjoy 9S. No może za dużo wyprodukowali. Może. Ma Kirina 710, ale mówię, nas średnio interesuje baterijkę 3400. Dobra, macie specyfikację podlinkowaną, co możecie z kolei poczytać. W Korei także też jest to rzecz dosyć egzotyczna. Wyszedł A20, tylko tam się będzie nazywał Galaxy White 4 i wyszedł Galaxy A20e jako Galaxy Jin 2. Tak sobie Koreańczycy ponazywali. To, co mnie chyba zaskoczyło najbardziej w tym tygodniu, to jest to, że LG planuje nową serię smartfonów W, z literką W. Ale tylko dla Indii. Ale tylko w Indiach. To jest dosyć przedziwne. Ma być rzecz sprzedawana ekskluzywnie, przynajmniej na początku, przez Amazona indyjskiego. Smartfona całego nie widzieliśmy, ale widać moduł aparatów fotograficznych. Jak na LG to jest dziwne, dlatego że LG raczej trzymało się pionu, jeżeli chodzi o aparaty. Tutaj trzymało się poziomu, natomiast tutaj są w pionie umieszczone w rogu. Jeszcze gradient ma taki różowo-niebieski. Kurczę. Może dlatego jest dedykowany dla Chin, dla Indii właśnie. Indie, Xiaomi, Redmi, no będzie konkurencja, tak, kolejna i jakby się wpasowuje w ten szablon, w ten sznyt ten telefon, bo prawdę mówiąc, jak zobaczyłem pierwszy raz ten render, bo był render taki w przeciekach przedstawiający cały telefon, to mówię, nie, no to nie może być LG, myślę, że to jest jakiś Xiaomi czy coś tam. Są charakterystyczne te aparaty, nie wiem, na przykład dla wszystkich konstrukcji Huawei, no tak, potrójne, bo to jest potrójny układ aparatu. To jest taki ten chiński sznyt. No. Wygląda na to, że będzie rzeczywiście jedna duża matryca, na pewno będzie jeden obiektyw szerokokątny, jak to w przypadku LG, oni o tym informują zresztą. Tak. Będzie czytnik linii papilarnych, mechaniczny, klasyczny, z tyłu obudowy, klasyczny z tyłu.
Będzie lampka doświetlająca z przodu, natomiast będziemy mieli dropnocza takiego, no, stosunkowo dużego jak na dropnocza, tego z tych większych dropnoczy. I właściwie tyle o nim wiadomo. Natomiast na giełdzie danych, słuchajcie, są informacje takie, że albo będzie Helio P70, albo Snapdragon 439, dlatego że LG podaje częstotliwość zegara, tam są 2 w GHz. Będzie pamięć prawdopodobnie 3 GB RAM, 32 GB flasha i na bateryjkę liczą 4000 mAh. W tej chwili nie trzeba być jakimś prorokiem, żeby udało się w te 4000 trafić, także ma to szansę taką, że to rzeczywiście jest prawda. I to właściwie chyba tyle. Druga premiera natomiast, która się szykuje, Adam chyba dzisiaj o niej pisał też, to jest HTC. HTC zapowiedziało premierę na 11 czerwca. I tego 11 czerwca również z giełdy wiemy, że to prawdopodobnie będzie U19e. I ten U19e też się przewiduje, że będzie na Snapdragonie 710 z pamięcią 6128, czyli całkiem fajną, gdyby to się sprawdziło, z wyświetlaczem Full HD Plus bez notcha. Ma być wyświetlacz duży na całym przednim panelu. I wreszcie dochodzimy do tego, co Adam zaczął, czyli do tego w Galaxy X-Cover 4S. Ja powiem szczerze, że niechętnie do niego przechodzę, dlatego że to jest po prostu odgrzewany kotlet. Może Adam coś więcej o nim powie, bo ja nie widzę nic ciekawego po prostu. No bo to nie ma być ciekawe, to ma działać. Jest to odświeżony, a patrzcie, trzęsie nami strasznie. Ciekawe jak stabilizacja, jakbyście chcieli przetestować stabilizację, to myślę, tutaj powinno być śledzenie i ono najlepiej jest w Łodzi, tak. Najlepiej w Łodzi, bo to mamy jest... Mamy odpowiednie drogi do tego. Mamy drogi do testowania stabilizacji. Dziękujemy władzom Łodzi za nie bardzo. Co ten X-Cover 4S ma? To jest tak naprawdę jakiś taki, nazwałbym, ewolucja X-Covera 4. To wygląda 5-calowy ekran HD, nie HD+, HD. Exynos 7885, 3 plus 32 giga pamięci, bateria dosyć mała, bo 2800, ale za to taka, którą możecie wyjąć. Plecki telefonu, właśnie, może, bo nie wszyscy wiedzą, kiedyś można było zdjąć plecki ze smartfona i wymienić w nim baterię i w tym Samsungu tak się da. Może ktoś lubi jeszcze nadal mieć kompaktowego w miarę smartfona, no. To ma 5 cali, tylko to 5 cali jest takie wielkie jak współczesne 6. W związku z tym, tak, czy ja nie wiem po co komu. No bo on smartfon. Jeszcze do tego jest, prawda, wytrzymały, jest wodoszczelny. No ja wiem, ale to poprzedni model miał dokładnie, tak, kurczę, tak, to samo. Tak jak spojrzeć na specyfikację, to właściwie nie bardzo wiadomo, kino, co 16, naprawdę. 16 mega parad z tyłu, 1.7 światło. Z przodu piąteczka, premiera prawdopodobnie 12 czerwca, cena prawdopodobnie w okolicach 1100 zł, znaczy i ma NFC, o to dodajmy. On jest na Exynosie 7885, no, nowsza wersja systemu, chyba tylko to, bo kurczę, naprawdę nie wiem co. No bo to jest, dlatego się nazywa 4S, a nie X-Cover 5, nie? Wiesz, ja wiem, no ale kurczę, to też jest wyprzedawanie jakichś strupów magazynowych z niewielką przeróbką, bo znaczy robienie strupów magazynowych z jednej linii produkcyjnej, w której był wrobiony poprzedni prawdopodobnie, bo można dzisiaj zrobić smartfona, kurczę, który bardziej odpowiada troszeczkę dzisiejszym standardom, a mimo wszystko, chociaż z drugiej strony może to jest sprawdzona konstrukcja. Jeżeli macie X-Covery i jesteście fanami, to wiecie najlepiej, tak? A jak wiecie, że ja sobie marudzę zwyczajnie. Poza tym to jest telefon dla specyficznego odbiorcy. Chociaż trochę mnie to wkurza, bo właśnie wszystkie te telefony wytrzymałe, to, że tak powiem, specyfikacjami, nazwijmy to, 4 liter nie urywają przeważnie, aparatami też nie, wyświetlaczami też nie. Można trochę kurczę, ten design poprawić, bo tutaj to jest... Co ty chcesz od designu? Jest okej. Okay, telefon wygląda jak był z trzeciej generacji wstecz mniej więcej. Tak? No dobra, jeszcze mi się przypomniała jedna premiera. 1100 zł w przeliczeniu. Jeszcze mi się jedna premiera przypomniała, ale to tak tylko kronikarsko. Vivo Y12, taki sobie średniaczek zadebiutuje niebawem. 6,35 cala HD+, Helio P22 znowu, ale akumulator 5000 mAh. Szczegóły tego smartfona macie podlinkowane w opisie. Mówię o tym od 3 tygodni. Dobra, jedźmy dalej. Znaczy, ja tak naprawdę nic nie mam. A, no to ja jeszcze powiem. Tego dawaj. Szykuje się inwazja telefonów z przednimi aparatami ukrytymi pod wyświetlaczem. Też było śmiesznie, bo któregoś dnia wyskoczyło Oppo. Pokazało filmik z takim telefonem, że działa, robi zdjęcia i tak dalej. Zrobi to jakoś bodajże o 6 rano naszego czasu, by
koło 9 taki podobny filmik wrzuciło Xiaomi, czyli jedni drudzy mają, jedni drudzy coś z tym robią, ale myślę, że jeszcze trochę poczekamy, aż to rozwiązanie trafi no, na rynek, powiedzmy w komercyjnie dostępnym telefoniku. Miejmy nadzieję, że się nie pospieszą, ale i to będzie funkcjonowało. Że nie będzie tak fuck-upu żadnego z prowadzeniem tej technologii. Na tym filmie, przynajmniej na tym filmiku, no nie, na obu pokazywali, że działa. Oppo było to trochę lepiej widoczne, bo tam i paluchem ten aparat zasłaniał i tak dalej, no. Pytanie, wiecie, na wyświetlaczu było widać, że coś tam widać, ale no jak to będzie w praktyce, to nie wiem. Wiadomo, że to musi być ekran AMOLEDowy, który tam w tym miejscu, gdzie jest kamerka, się wygasi na czas robienia zdjęcia. Ja dzisiaj... No ale cieszę się, że noc zniknie. Ja dzisiaj z kolei u Chińczyków czytałem, że jest jakaś szansa na Galaxy Folda. Podobno Samsung poprawił tą durną przednią folię i w tej chwili folia już nie wygląda, jakby była do zdarcia, bo ona podobno wyglądała, jakby ją tak, trzeba było wytrzeć. No, nie można, tylko trzeba. I poprawili szczelność przy zawiasach, po to głównie, żeby tam się nie dostawały ciała obce. I nadal nie jestem w stanie podać Wam sensownej jakiejś daty premiery tego Folda, natomiast no, jest jakby nadzieja, że rzeczywiście robią coś, usprawniają i rzeczywiście Samsung tego Folda po prostu w końcu wypuści. Oby. Pozostałe rzeczy, które mam, dotyczą... Masz coś jeszcze? Nie, jedź. Pozostałe rzeczy, słuchajcie, które mam, dotyczą właściwie wyłącznie w wojny chińsko-amerykańskiej. Gdyby się okazało, że ja to gadam, słuchajcie, a Wy nie bardzo macie ochotę słuchać, dajcie znać bardzo proszę w komentarzach. Nie będę więcej Wam na ten temat mówił, albo skupię się na tym, co, nie wiem, jest na rynku mobilnym. Natomiast mnie to osobiście ciekawi, myślę, że są to rzeczy ciekawe, w związku z tym postaram się na szybciutko Wam powiedzieć, co się wydarzyło w tym tygodniu. Po pierwsze, pojawiła się podwyżka o tym, o czym mówiliśmy z tego czasu, na pierwiastki ziem rzadkiej. To podwyżka, której do tej pory tak wielkiej w tak krótkim okresie czasu nie było. Przypomnijmy, że to są rzadkie metale, którymi dysponują w ogromnej mierze Chiny, a które Stany w 80% pozyskują właśnie od fabryk, od kopalń właśnie chińskich, czy od firm chińskich. Także Chiny wypełniają 80% zapotrzebowania Stanów Zjednoczonych na ten towar i jeżeli ceny idą w górę, to wiadomo, Stany nie będą się cieszyły. Podrożały straszliwie metale. To są takie metale jak dystrop, neodym, tlenek gadolinu na przykład i to jest w okolicy kilkunastu, 20%. Mówiliśmy, no. Ceny zaczęły rosnąć po zamknięciu, po wstrzymaniu eksportu w fabrykach w Mianmarze. Kontrolę nad wszystkimi pierwiastkami ziem rzadkich ma sześć chińskich firm. I właściwie niewiele innych firm na świecie. Także szykujcie się na podwyżki cen amerykańskich podzespołów. Trzech chińskich operatorów otrzymało krajową licencję na rozbudowę sieci 5G. Tą sieć 5G będzie głównie budowało Huawei i ZTE, ale Chińczycy oczywiście zapraszają do współpracy. Model współpracy jest taki, że zapraszają do niej również Ericssona i Nokia. Jeżeli Ericsson i Nokia zdecydują się, to będą mogli również w Chinach budować sieć 5G. Przyspieszyli, słuchajcie, bardzo mocno, dlatego że oni zapowiadali budowę tej sieci dopiero na przyszły rok. Natomiast przyspieszyli właśnie ze względu na wojnę chińsko-amerykańską. Huawei przy okazji się pochwalił, że podpisał 46 umów handlowych na 5G w 30 krajach. Między innymi w Rosji. Między innymi w Rosji. W tej chwili ponad 100 tysięcy BTS-ów już zostało w zasadzie sprzedanych i większość z nich wysłanych. Zakłady zamknął w Chinach Samsung i o tym być może wiecie, natomiast mniej się to kojarzy właśnie z tym rozwojem sieci 5G. Jednym z powodów, dla których Samsung zamknął swoje zakłady w Chinach, było między innymi to rozdanie, które dotyczyło tych, którzy będą mogli rozbudowywać sieć 5G. China Mobile, który jest największym chyba chińskim operatorem, w tej chwili ma oferować 5G w 40 chińskich miastach do końca września tego roku. To jest ogromna skala, trudno sobie wyobrazić. Chińskie miasto to jest... Nie wiem, kurde, jak nawet nie podałem, powiem szczerze. Chińczycy mają około... Dobrze ponad 1,5 miliarda smartfonów. Dobrze ponad 1,5 miliarda. W tej chwili jest 1,2 smartfona na głowę w Chinach, zdaje się. Jak sobie wyobraźcie, kiedy to są pieniądze, to... No, to jest inna skala, no. I ostatnia rzecz, którą ja mam, jest taki indeks Nikkei. To jest indeks dotyczący giełdy tokijskiej.
podał, że zostały obniżone w zamówieniach Huawei i podał prognozy na sprzedaż z kolei urządzeń Huawei o 20-30% w dół miałyby polecieć. Natychmiast zaprzeczył temu rzecznik prasowy firmy Huawei. Natomiast dzisiejsza, najnowsza chyba informacja jest taka, że Facebook się wypina i cofa zgodę na preinstalowanie na smartfonach Huawei aplikacji Facebook. Co tam do nich jeszcze? Twitter należy? Nie, Twitter się jeszcze nie wypowiedział. WhatsApp. Instagram. Instagram. I tam jeszcze był preinstalowany Booking, zdaje się. No, na razie milczą, się nie wypowiedzieli. Za Bookingiem nie wiem. Huawei też się nie wypowiedział, ale wiecie co, to jest taki strata, ale nie strata. No nie będzie fabrycznie. Ale to jest, kurczę, na moment będzie można te aplikacje doinstalować. Także to jest gadanie. Ale można zawsze mogą Amerykanie napisać w swoich serwisach informacyjnych, znowu dowaliliśmy tym Chińczykom, nie? No. Tak, w każdym razie coraz bardziej jakby przekonuje się, że to jest kryzys, który musi znaleźć takie czy inne rozwiązanie, podejrzewam, że do końca tego roku. Zobaczymy jak to pójdzie. Po wakacjach pewnie ruszy. W czasie wakacji to powinno się na moment zatrzymać troszeczkę. Mamy czas do sierpnia, tak? Do trzeciego tygodnia sierpnia. Amerykanie i do będą tego czasu się musi wyjaśnić. No teoretycznie tak. Amerykanie próbują Chińczyków przetrzymać, nie mają tak naprawdę argumentu, bo to, że w tej chwili rozpuszczają plotki, że ojej, nie kupujcie smartfonów Huawei, bo nie wiadomo co będzie. Myślę, że właśnie na takiej zasadzie, w momencie, kiedy konsumenci się odwrócą od firmy, że Huawei zmięknie i nie wiem, co zrobi, co by miał zrobić. Wycofa się, nie wiem, przestanie technologicznie dominować w Chinach i na całym świecie. Nie mam pojęcia, na co Amerykanie tak naprawdę liczą. W każdym razie wojenka trwa, a my obrywamy rykoszetami. W każdym razie nie martwcie się. No, ci, którzy mają smartfony Huawei w tej chwili już obecne na rynku, nie mają się o co martwić. Dla was się zużyjecie te smartfony, jeżeli sobie kupicie innej marki. No. Jeżeli bardzo pragniecie Huawei albo bardzo się boicie, to się wstrzymajcie. A mieliście ochotę na przykład, to się wstrzymajcie do, nie wiem, do... Przez jakiś czas zobaczcie, co z tego po prostu wyniknie, jeżeli nie musicie już kupować smartfona. I to właściwie tyle ja mam. No to jeszcze szybciutko, tak kronikarsko, ploty o Galaxy Note 10 się pojawiły. Mamy wizualizację od takiego gościa, który się Onyx nazywa. To jest taki likser, który przygotowuje i często trafia z tymi swoimi wizjami. No to możemy zobaczyć, jak wygląda nowy Note. A nie wiem, 9 mi się bardziej podobała, ten 10 to tak... No, taki trochę Huawei im wyszedł z tyłu. Mało się różni jakby od Huawei'a. Będzie można się pomylić. Teraz gdyby nie napis Samsung, to... W tej chwili Huawei'owy ten... No jest taki sznit się zrobił i... smartfona zaczął dominować. Nie podoba mi się to tyle. Jeszcze ten ekran z dziurką. Nie ma jacka. Oczywiście to wszystko są ploty, ale sobie możecie obejrzeć. No i jeszcze z takich śmiesznych rzeczy. Samsung już ponoć pracuje nad 6G. Takie informacje przyszły z Korei. Nadeszły. Ja słyszałem, że już nad 8 pracują, ale to w tych najtajniejszych zakładach. Nie, bunkry są takie specjalne w Korei. A my Polacy im pokażemy i dopiero będziemy mieli wielkie G. No, a wracając do Note'a, no jeszcze tutaj ceny, giełda cen, prawda, też takie pierdu troszeczkę i... No ale śmieszne, bo na pewno pęknie 5000, myślę, ja jestem o tym przekonany, przynajmniej w tej droższej wersji. Ten tańszy ma być droższy, bo będą dwa Note'y, ten tańszy, ten mniejszy ma być droższy od poprzedniego, czyli od 9 w momencie debiutu, więc 4300 to co najmniej. Sprawdzam jak nasz grzejnik, bo się nagle gorąco w samochodzie zrobiło, ta Xperia tak grzeje. Nie, tam mówisz grzej. O ja cię. No. Dobra, musimy powoli kończyć, bo zagotujemy telefon testowy. A no, muszę wam jeszcze recenzję tego telefonu zrobić. Jakby coś, to macie na kanale pierwsze wrażenia. Kończymy, bo właśnie wyświetlił się komunikat, że telefon się przegrzał. Pocili się dla was Jacek i Adam. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pa, pa.